W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zmartwychwstanie. W okresie wielkanocnym my, chrześcijanie, pozdrawiamy się słowami Chrystus resurrexit, resurrexit vere. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. Zmartwychwstanie jest największym cudem, jakie uczynił Jezus. Przez właśnie zmartwychwstanie wszystko, co On czynił, proroctwa, cuda i nauka, zostaje potwierdzone i nabiera sensu i blasku. Bez zmartwychwstania wszystko to traci sens. Dlatego święty Paweł, jak czytamy, pisze: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest nasze nauczanie i daremna jest wasza wiara. Przez zmartwychwstanie Pan Bóg przyjmuje zbawczą mękę Jezusa i dlatego nas zbawia. Dlatego zmartwychwstanie ma sens zbawczy. Gdyby nie było zmartwychwstania, nie byłoby zbawienia. Dlatego czytamy w Piśmie Świętym: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i dalej byście pozostawali w waszych grzechach. O zmartwychwstaniu zapowiadali prorocy Starego Testamentu. Zapowiadali, że Mesjasz będzie wielkim królem, zwycięzcą, założy wieczne królestwo, ale też zapowiadali, że będzie cierpiał i że będzie pokonany. I Żydzi nie potrafili tych dwóch tekstów połączyć, bo jeżeli miałby założyć wieczne królestwo i być wielkim królem, to kto może go pokonać? Dlatego te teksty, które mówiły o cierpieniu Mesjasza, oni odnosili do siebie jako do narodu cierpiącego, albo te teksty zostawały na uboczu, jako niezrozumiane. A skupili się na tych tekstach, które mówiły o tym, że Mesjasz założy wieczne królestwo i że będzie potężnym królem. W czasie życia ziemskiego Jezus czynił cuda. Cuda Jezusa miały swój sens. Jezus nie popisywał się cudami. Cuda wskazywały właśnie na zmartwychwstanie. Przez uzdrowienie chorych, przez uzdrawianie chorych wskazywał, że przyjdzie czas, kiedy uwielbione, zmartwychwstałe ciała będą wolne od chorób i cierpienia. Jezus wskrzeszał umarłych. Przez cuda wskrzeszenia umarłych Jezus przygotowywał ludzi do swojego własnego zmartwychwstania. Do zmartwychwstania. Oczywiście jest różnica między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem, bo wskrzeszony człowiek znów wracał do życia ziemskiego, gdzie podlegał cierpieniu i śmierci. Natomiast zmartwychwstałe ciała będą wolne już od cierpienia i od śmierci. Będą niecierpiętliwe i nieśmiertelne. Wolne od ograniczeń fizycznych. Będą to ciało uwielbione i w takim ciele zmartwychwstał Jezus. I takie ciała my otrzymamy po zmartwychwstaniu. Jezus uczynił cud rozmnożenia chleba. Ten cud również wskazywał na zmartwychwstanie, bo tylko w zmartwychwstałym ciele Jezus może być obecny w sakramencie Eucharystii. Nauka Jezusa nabiera sensu i blasku właśnie w zmartwychwstaniu, bo przez zmartwychwstanie Bóg potwierdza naukę Jezusa i dlatego ta nauka staje się dla nas zobowiązująca. Ale żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, należy najpierw uwierzyć w Boga. Kto nie wierzy w Boga, nie będzie wierzył w zmartwychwstanie. Dlatego powstały różne opinie co do zmartwychwstania. No bo chrześcijan jest 2,5 miliarda ludzi, wierzymy w zmartwychwstanie, a jeżeli ktoś nie wierzy w Boga albo należy do innej religii, to musi ten fakt jakoś wytłumaczyć. No to niektórzy stworzyli taką teorię, że Jezus nie umarł naprawdę. A więc został ukrzyżowany, zdjęty z krzyża, złożony do grobu i tam w grobie ocucił się, doszedł do siebie i wyszedł z grobu, no i zobaczyli go, że wychodzi z grobu. I stąd zrodziła się idea zmartwychwstania. Czy to jest możliwe? Czy Jezus nie umarł? Jezus przed ukrzyżowaniem był biczowany. Biczowali go Rzymianie, bo Żydzi mogli tylko 40 uderzeń
dokonać. Prawo zakazywało więcej jak 40. Natomiast Rzymianie takich ograniczeń nie mieli. Biczowali tak długo, jak chcieli. I zdarzało się, że skazaniec umierał już podczas biczowania. I teraz po takim biczowaniu Jezus był ukrzyżowany, a jeszcze jeden z żołnierzy przebił mu serce. Jezus umarł naprawdę. I nikt to ani z Żydów, ani z Rzymian nie wątpił. Ta idea, że nie umarł, to pojawiła się później, żeby jakoś wytłumaczyć ten fakt zmartwychwstania. Inna teoria, że ciało Jezusa zostało skradzione z grobu przez apostołów. Czy apostołowie byli zdolni do takiego oszustwa? Co do zmartwychwstania, kapłani wiedzieli i faryzeusze wiedzieli, że Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu. Dlatego, jak został Jezus ukrzyżowany, przyszli do Piłata i powiedzieli mu: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli ciała i nie powiedzieli ludowi, że powstał z martwych. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. A więc była straż. Jezus zmartwychwstał, pomimo że była straż. Nastąpiło trzęsienie ziemi, kamień został odsunięty. Przerażona straż zobaczyła, że kamień odsunięty, grób pusty. Polecieli do miasta, a część z nich poszli, powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli ciało, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. I dzisiaj też tak wielu ludzi wierzy, że ciało zostało kradzione przez apostołów. Czy to jest możliwe? Czy apostołowie byli zdolni by do takiego przestępstwa? Przecież jak czytamy w Ewangelii, oni po aresztowaniu Jezusa pouciekali. Czy oni byliby zdolni ukraść ciało? Poza tym, jak można twierdzić, że gdyśmy spali, apostołowie ukradli ciało? Jeżeli człowiek śpi, to nie wie, co się dzieje. Nie może twierdzić, że ktoś ukradł ciało, bo spał. A jeżeli nie spał, no to dlaczego nie interweniowali? W wojsku rzymskim była kara śmierci, jak ktoś usnąłby na warcie podczas straży. A więc ten argument jest niedorzeczny. Podczas, jak był grób, to jeszcze był zatoczony wielki kamień. Gdyby apostołowie chcieli ukraść, musieliby ten kamień odsunąć. Byłby hałas, szum. No to straż, gdyby nawet spała, musieliby się obudzić. A więc ten argument jest niemożliwy. Poza tym, jaki by mieli w tym interes apostołowie ukraść ciało i głosić, że Jezus zmartwychwstał? Przecież jak czytamy w Ewangelii, po ukrzyżowaniu Jezusa oni byli zdezorientowani, zawiedzeni, a nawet czuli się oszukani. I tak jak dwóch uczniów z Emaus, szło do Emaus, to mówili: a myśmy byli przekonani, że On wyzwoli Izraela. A to wszystko się rozleciało. I teraz oni mieli głosić ideę zmartwychwstania, ideę, która była niedorzeczna, nie do przyjęcia w tym czasie. Dlaczego? Bo Imperium Rzymskie było pod wpływem filozofii greckiej, a w filozofii greckiej dominującym nurtem była wiara, czy przekonanie, że ciało jest więzieniem duszy. I teraz w zmartwychwstaniu chodziło o to, że dusza wraca do swojego ciała, czyli do swojego więzienia. A przecież celem właśnie było wyzwolić się z tego ciała, z tego więzienia. I dlatego jak święty Paweł nauczał w Areopagu, w Grecji, w Atenach, jak mówił o Bogu, wszyscy go z zainteresowaniem słuchali. A gdy tylko zaczął o
zmartwychwstaniu, to zaczęli z niego drwić, a niektórzy powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Idea zmartwychwstania była nie do przyjęcia. Poza tym, jaki by mieli w tym apostołowie interes, żeby głosić Jezusa zmartwychwstałego, gdyby nie zmartwychwstał? Przecież byli prześladowani. No, szli na to za to na śmierć, na cierpienie. Nie mieli żadnej szansy zbudować jakieś królestwo ziemskie, gdyby nawet chcieli. Poza tym, oni byli ludźmi religijnymi. Tu na ziemi byli prześladowani za tą wiarę w zmartwychwstanie, a po śmierci by jeszcze zostali ukarani przez Boga za oszustwo. Bo przecież wierzyli, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym i za takie kłamstwo, za takie oszustwo by ich ukarał, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. No to niektórzy wtedy mówią, rzeczywiście, oni wierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, ale ulegli halucynacji. Tak kochali Jezusa, że po Jego śmierci mieli przewidzenia. I teraz pytanie, czy wszyscy, tylu apostołów, w tylu miejscach, tyle razy, a święty Paweł pisze, że w jednym miejscu raz się ukazał Jezus więcej niż 500 braciom, a więc więcej niż 500 tym wyznawcom Jezusa. Halucynacja jest niemożliwa. Jezus zmartwychwstał naprawdę. I dlatego jak czytamy w Ewangelii, to tam jest tak wiele razy napisane, jakby tak Jezus chciał ich przekonać co do tego zmartwychwstania, żeby oni nie mieli żadnych, można powiedzieć, wątpliwości. I raz, jak mu się ukazał, to powiedziałem, dlaczego jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Gdy oni nadal wątpili, to powiedział im, macie tu coś do zjedzenia? Oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. I jadł wobec nich. Duch nie je, a Jezus jadł wobec nich. Chciał właśnie nawet w ten sposób przekonać ich, że zmartwychwstał. To jeden z apostołów, Tomasz, nie był w tym czasie wśród nich i tak i powiedział, że jeżeli nie włoży palca w rany Jezusa, nie uwierzy. I Jezus po 8 dniach się ukazał mu, ukazał się apostołom i, tak, i podszedł do Tomasza i powiedział, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu ręką swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Dlaczego Jezus chciał takich przekonać, że zmartwychwstał? Żeby nikt z nich nie miał wątpliwości. Dlatego, że nasza wiara, wiara następnych pokoleń będzie budowana właśnie na wierze apostołów. Bo nam się Jezus nie ukazał. Ukazał się tylko tym ludziom. I my mamy im wierzyć. Gdyby jeden z nich miał wątpliwości, to jak byśmy mogli my wierzyć po 2000 lat? Dlatego Jezus postarał się i tyle razy się ukazywał w tylu miejscach, żeby oni byli, mieli pewność, pewność wiary, że na pewno Jezus zmartwychwstał. Wszyscy poszli na śmierć. No, gdyby byli oszustami, czy by poszli by na cierpienia, na śmierć, a każdy z apostołów, no, z wyjątkiem świętego Jana Apostoła, który został aresztowany i skazany na ciężkie roboty właśnie za to, że wierzył w Jezusa zmartwychwstałego i tam na wyspie Patmos ponosił karę, był skazany na ciężkie roboty, inni natomiast apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Święty Jan jedyny umarł śmiercią naturalną. Czy oni mogli kłamać? Czy my możemy im wierzyć? Pytamy się czasami, jeżeli ktoś coś twierdzi, to czy dajesz za to swoją głowę? Jeżeli dajesz, możemy ci wierzyć. Wszyscy apostołowie za wiarę w Jezusa oddali swoje głowy. Przypieczętowali swoją krwią. Dlatego im wierzymy. Oni wierzyli w zmartwychwstanie i my wierzymy w zmartwychwstanie właśnie dzięki ich wierze. Ale wierząc w zmartwychwstanie,
to nie może być naszą taką prywatną wiarą, prywatną sprawą. Właśnie mamy z tym iść i nauczać o zmartwychwstaniu Jezusa. I takie zadanie Jezus pozostawił apostołom, ale i też każdemu z nas. Przed swoim z niebo wstąpieniem powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystko, co wam powiedziałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.